Pan Tadeusz, wielka ekranizacja epopei narodowej, powrócił do Wilna. Powrócił, bo właśnie stąd, z Wilna, po wojnie wyjechała do Polski kopia, której odkrycie po latach umożliwiło rekonstrukcję tego filmu. Właśnie dlatego repremiera odbyła się jednocześnie w Warszawie i w Wilnie, uświetniając, jak 84 lata temu, obchody polskiego święta niepodległości. Widzowie w Wilnie byli świadkami nawet podwójnej repremiery, chociaż ten drugi filmik był całkiem inny. Ale pochodził z tego samego źródła, wileńskiego archiwum rodziny Szkarlatów. Właśnie o tym w naszym programie. Bardzo się cieszę, że mogę w Wilnie oglądać tą repremierę pana Tadeusza, ponieważ moje korzenie ze strony dziadka sięgają Wilna. Dziadek spędził 20 lat będąc nauczycielem tutaj na terenie Wilna. I w 1945 roku podczas repatriacji przywiózł do Wrocławia prawie 2 tony książek i takie niepozorne pudełko, w którym, jak okazało się w 2006 roku, znajdowały się rolki z kopią pana Tadeusza. Zostały jakieś ślady, ślady tutaj właśnie pani rodziny w Wilnie, więc chyba warto odszukać, warto sięgnąć. Dziadek mój po wojnie nie był, niestety, nie był w Wilnie, ale sam fakt, że kawałek Wilna przywiózł do Wrocławia i to Wilno istniało w opowieściach, w takim przekazie rodzinnym. Spędził tutaj swoje najpiękniejsze lata, lata takiej młodości i wieku średniego. Tutaj poznał moją babcię, tutaj urodził się ich syn. Niestety też drugi syn zmarł, jest na Rossie pochowany, malutki taki. To jest babcia w czapeczce z tą równą grzywką, to jest mój tato. Tu widzimy dom, w którym dziadek mieszkał, dom rodzinny, ten po prawej stronie, w którym urodził się tato, nie wiem czy w tym domu, ale w tym domu mieszkał i w którym mieszkał dziadek przez 20 lat. Wilno przewijało się non-stop w opowieściach rodzinnych i właśnie Szkaplerna, ten adres tutaj, Szkaplerna 35, taki, mój ojciec mówił, że tutaj było takie niewielkie mieszkanko. On, no, tato miał wtedy kilkanaście lat, ale właśnie pamiętał niewielkie na pierwszym piętrze mieszkanko, calusieńkie, wypełnione książkami. Od 25 roku do momentu repatriacji dziadek i babcia i później mały Jurek, czyli mój ojciec, spędzili właśnie w tym domu. Dziadek urodził się na Nowosądecczyźnie. 13 ich było, więc bardzo liczna rodzina. Przyjechał do Wilna i być może dlatego, że poznał tutaj moją babcię, nauczycielkę, przeniósł się na Uniwersytet Stefana Batorego. Tutaj skończył biologię i geografię. I tych przedmiotów głównie uczył właśnie w szkołach. Przyjechali jego młodsi bracia, Tadeusz i Eugeniusz i siostra Maria. I jak gdyby tutaj w tym domku zapewnił im taki tymczasowy kwaterunek, oni też tutaj studiowali. I tak jak mój jego brat zapisał, że trzech górali ukradło serca trzem wilniankom. Dziadek z teczką oczywiście w kapeluszu, z tyłu w krok dalej idzie babcia. No i mały Jurek, też w jakimś stroju takim ludowym. Myślę, że to dziadek zamówił jakiegoś, nie wiem, fotografa, kamerzystę, który po prostu nakręcił, ponieważ mój ojciec był bardzo późnym dzieckiem i ukochanym dzieckiem. I w związku z tym tak mi się wydaje, że to chodziło o uwiecznienie tego małego Jurka i tego szczęśliwego macierzyństwa i ojcostwa. Ta uwaga była nieprawdopodobnie na tym dziecku jedynym, ponieważ brat zmarł jako 6-miesięczny chłopiec, więc to było jedyne dziecko w tej nauczycielskiej rodzinie i cała uwaga była na nim skoncentrowana i skupiona. Dużo się dzieje. O, ten z karabinem w fartuszku to właśnie mój ojciec, blondynek.
Ojciec wspomniał zawsze takie coniedzielne wypady do, najpierw do kościoła na mszę świętą, a potem do cukierni wileńskiej. Nie wiem, czy to była jedna wybrana cukiernia, czy to były różne cukiernie, ale to był taka tradycja, taki cotygodniowy rytuał, że mały Jurek ze swoimi rodzicami, nauczycielami wileńskimi idzie właśnie do kościoła i później do cukierni. Wrócili wszyscy w ramach w 1945 roku do Polski, z tym, że ta podróż trwała miesiąc. 22 sierpnia z Wilna wyjechali, 19 września 1945 roku byli we Wrocławiu. Tu jest tak śmiesznie, bo przewożą ze sobą koni, nie ma rogacizny, nie ma świn, nie ma owiec, nie mamy kóz, nie mamy głów inwentarza, też nie mamy sienników, grabarek nie ma, produktów żywnościowych jest 300 kg, czyli nie tak za dużo, mąki jest 150 kg, ale przedmiotów użytku domowego jest 1700, czyli niemalże 2 tony i w tym się mieści biblioteka i maszyna do szycia. No to jak gdyby obrazuje tą pasję zbieraczą dziadka. Prawie 2 tony, nie jestem sobie w stanie wyobrazić, ile to mogło w tym wagonie zajmować, jaką przestrzeń. Wyobrażam sobie, że tych pakunków, tych skrzyń musiało być bardzo, bardzo dużo. Dobry wieczór, Wilno wita Warszawę tymi wspaniałymi, ciepłymi oklaskami. Tak naprawdę tylko ciałem jesteśmy tu w Wilnie, duchem jesteśmy w tej chwili z wami w Warszawie. Serdecznie was pozdrawiamy. Mamy też szereg wspaniałych gości tutaj razem z nami. A za chwilę wszyscy czekamy oczywiście na to, żeby odbyć wspaniałą podróż w czasie, o te 80 lat wstecz. I myślę, że dla nas wszystkich tutaj, Polaków, Litwinów, wszystkich, którzy tutaj przyszli, będzie to naprawdę niesamowite przeżycie, a moje słowa na pewno potwierdzi ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Wilnie, pan Janusz Kalimowski. Pozdrawiamy Warszawę z Wilna. Cieszymy się, że dzięki tym nowoczesnym środkom łączności, komunikacji możemy być razem z wami we wspaniałym kinie Iluzjon, który pamiętam z młodości. I dziękuję panu ministrowi za to, że mamy je z powrotem w Warszawie na mapie nie tylko Warszawy, ale i całej Europy, myślę. Dziękuję bardzo. Jest z nami również wiceminister kultury Litwy, pan Stanisław Witman. Sądzę, że dzisiaj wszystkim nam towarzyszą duże emocje, ale chciałbym przede wszystkim pogratulować panu ministrowi Zdrojewskiemu, Filmotece, z okazji odbudowy tak wspaniałego kina. Naturalnie wszyscy czekamy z niecierpliwością na repremiery pana Tadeusza w Wilnie. Sądzę, że to miejsce tutaj Wilno to jest symboliczne miejsce związane z Mickiewiczem bardzo ściśle i nasza wileńska publiczność na pewno z ogromnym zainteresowaniem będzie oglądała ten film. Pana Tadeusza w Wilnie odbyła się w 29 roku, 29 stycznia. Ogromne wydarzenie. Nie wypadało nie być na tym filmie. Cieszył się ogromną popularnością. Pokazywano go w największym wówczas kinie, w kinie Helios, które się mieściło przy ulicy Wileńskiej. Dzisiaj ono już nie istnieje. Jednak naprawdę to kino było oblegane, dlatego dyrekcja kina Helios postanowiła, że film będzie pokazywany 2 razy dziennie w ciągu 2 miesięcy. Wilno śledziło tak naprawdę cały proces filmowania. Pojawiały się też wywiady z Ryszardem Ordyńskim, który opowiadał, w jaki sposób powstaje film, więc to też jakby w Slowie i w Kurierze Wileńskim. Pan Tadeusz niestety trochę rozczarował na przykład Zbigniewa Klaczyńskiego, który napisał właśnie taką dosyć ostrą recenzję w Słowie po premierze filmu. Jak ja widziałem
tych wieśniaków z sierpami i z kosami. Te stroje, które są na pewno tymi strojami, w jakich rzeczywiście tutaj chodzono. To jest te autentyczne, te wozy, na których oni jeździli, te bryczki i coś. Ja jeszcze nie rozmawiałem z moją mamą, która też była na tym filmie i też niesamowicie się spodobało. Ja przypuszczam, że moja mama w ogóle powie, że to jest jej dzieciństwo, że ona to wszystko pamięta właśnie tak, jak to wyglądało. Mama jeszcze w dzieciństwie sama z tym sierpem chodziła po polu i pracowała. Gdybym miała dzisiaj kwiaty, to postawiłabym, wie pani, olbrzymi, przyolbrzymi, wręczyłabym bukiet kwiatów panu Tadeuszowi Woźniakowi i całemu temu zespołowi. I wyrażam im najserdeczniejsze podziękowanie za te wzruszenie. Ja powiem, może wstyd przyznać się, ale pół filmu ja przeplakałam. Dlatego, że mnie tak wzruszyła ta muzyka, że ja nie mogłam powstrzymać łez. Wszystko wzruszało, proszę pani, bo wszystko to było polskie, wszystko drogie sercu. Akurat teraz przerabiam z klasą 12, czyli z czwartogimnazjalną, okres międzywojnia. Myślę, że właśnie te sceny z tego filmu poszerzają ich wiedzę o tym okresie, w okresie międzywojny. Sama treść tej epopeji Mickiewiczowskiej, pan Tadeusz, ukazuje no, tak naprawdę schyłek pewnej epoki. Epoki wspólnego państwa, wspólnej Rzeczypospolitej, Wielkiego Księstwa Litewskiego. Te wątki są bardzo silne w poezji Mickiewicza, ale to jest świat, który odszedł tak naprawdę. Odszedł, ale pozostawił głębokie ślady zarówno w kulturze polskiej i litewskiej, w historii polskiej i litewskiej. A to bardzo ciekawe. Okazuje się, że to, co zostało napisane przed 200 laty, ciągle pozostaje aktualne. I rzeczywiście rozmowa Procazego z Gerwazem, gdzie oni mówią o tych zaszłościach Polski i Litwy, no tak jakby w ogóle wyszły dzisiaj spod pióra dzisiejszego dziennikarza czy pisarza. Czy mijają dziesięciolecia, mijają wieki, a pewne sprawy pozostają nadal aktualne. No i między innymi to te jakieś takie zaszłości polsko-litewskie. Najbardziej wzruszyła ta sytuacja odnalezienia tej kopii, prawda, i przechowania. Aż nie wierzę się, że to mogło być tak, że to leżało dziesięcioleciami i ktoś z tego młodszego rodzeństwa nie zaciekawił się, co tam jest. A może tak skrzętnie przechowywał ten pan. Teraz tak sobie myślę, że może to jest taki szczęśliwy zbieg okoliczności, że ja tutaj wróciłam, że jest ten pan Tadeusz, że Andrzej Wajda nakręcił pana Tadeusza, że może tak miało być i nie warto zastanawiać się nad tym. Kolejny skarb ratowany przez Wilniuków z dziejowej zawieruchy został odzyskany dla kultury polskiej i litewskiej dzięki specjalistom z Filmoteki Narodowej. Nadal jednak jest niekompletny. Wciąż brakuje kilkudziesięciu minut pana Tadeusza, a więc szukajmy dalej. Kto wie, jakie jeszcze skarby kryją nieocenione zasoby kresowiaków, często niedoceniane, zapomniane, jeszcze pewnie nieraz sprawią nam miłą niespodziankę. I na pewno opowie o tym Wilnoteka. Tymczasem dziś mówimy już państwu. Do zobaczenia za tydzień.